Cześć, tu Diltek. Dzisiaj w końcu pierwszy raz widzimy się w terenie. Porozmawiamy sobie o 23 nowych Pokemonach z trzeciej generacji, które Niantic dodało ostatnio do gry. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co to za Pokemony, zapraszam do oglądania. A, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. W końcu udało mi się zdobyć 9 jajko 10-kilometrowe. Także od razu wkładam je w inkubatory. Jest cała dziewiątka i postaram się jak najszybciej je dla Was wykluć. Już za chwilę do Was wracam. Jeśli chodzi o nowe Pokémony z trzeciej generacji, pierwszym z nich jest Whismur. Będzie to taki nowy PJ. 12 candy do ewolucji na Loudreda. I jego trzecia ewolucja to Exploud. Następnym Pokémonem jest Nosepass. Widzę, że dosyć rzadko występuje na mapie, ale z pewnością jest do złapania. Następny Pokémon będzie nas bardzo interesował. Jest to Aron. Jego ewolucja to Lyron, a jego trzecią ewolucją jest Agron, który został dodany do rajdów czwartego poziomu. A na dodatek Arona, Lyrona i Agrona możemy spotkać w wersji Shiny. Jeśli chodzi o Agrona, to jest to dosyć ciężki boss. Potrzeba co najmniej trzech bardzo mocnych trenerów z silnymi Pokemonami. A jeżeli chcecie to zrobić słabszą grupką, będziecie potrzebować tak od 5 do 7 osób. Zależy też od movesetu. A, no i Agron posiada najwyższe CP z tych wszystkich 23 nowych Pokemonów, 3004. Także Agron jest najbardziej ciekawym Pokemonem, który został dodany w tych 23 Pokemonach. Dobra, przejdźmy się kawałek dalej, bo nie podobają mi się te niebieskie gymy. Jeśli chodzi jeszcze o Agrona, jest to Pokémon bardzo defensywny, typu kamienno-stalowego, który będzie nadawał się na obronę gymów. Kolejnym Pokémonem jest Namel i Kamerupt oraz Torkoal, który jest Pokémonem regionalnym, którego pokażę Wam na mapce, w których miejscach na świecie jest dostępny. Jest to dosyć mała część Azji. Kolejnym Pokémonem jest Trapinch, Vibrava i Flygon. Flygon jest jednym z fajniejszych Pokemonów typu smoczego i ziemnego oraz Kaknea i Kaktur, które są typu trawiastego, a Kaktur także mrocznego. Także przejdźmy się na następnego gyma.
cały czas wyskakuje error. Znowu error. Podejrzewam, że przez to, że leśli te Pokemony. Ale poczekamy. W tym czasie porozmawiamy o kolejnych Pokemonach, które doszły do gry. Są nimi Lunatone i Solrock. Z tymi Pokemonami już jest inna bajka, ponieważ prawdopodobnie są to Pokemony, które nie mogą występować w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Są podejrzenia, że jeden z nich występuje w nocy, jeden z nich występuje za dnia, ale jeszcze z tym musimy poczekać i wtedy będziemy dokładnie wiedzieć, jak i gdzie te Pokemony się pokazują. Kolejnymi Pokemonami są Paltoi i Claydol, typu ziemno-psychicznego, też bez strzału do Pokédexu. A następnymi Pokemonami są Lilip i Cradily. Dosyć ciekawe połączenie. Trawiastego Pokemona z kamiennym, ale również zbyt wiele do walk nie wniosą. A na koniec Pokemony typu kamienno-robaczego, Anorith i Armaldo. Także to są 23 Pokemony, które zostały dodane do gry we wtorek wieczorem i praktycznie możemy złapać je wszystkie, oprócz Torkoala, który, tak jak pokazywałem wcześniej, występuje tylko w części Azji. A resztę oczywiście możemy już złapać. Widzę, że w pobliżu nawet nie ma żadnego nowego Pokemona. Dobra, sprawdźmy Jima. Już chyba można. Nasz, można iść dalej. Jeszcze chciałem Wam pokazać tryb AR Plus. Więc jeśli zobaczycie kogoś, kto robi takie rzeczy jak ja, za chwilę, trochę creepy, to się nie przestraszcie. On po prostu łapie Pokemona. Tak wygląda AR Plus, jeżeli ktoś nie widział. Z mojej strony to by było tyle. Jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!